Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem w Słowenii i zakupiłem sobie trzy piwa, znaczy zakupiłem troszkę więcej piw, ale zakupiłem trzy w sklepie Mercator, no nie pamiętam, gdzieś tam paragon mam, także w opisie będzie cena, natomiast zakupiłem trzy piwa pod marką Union. I to jest taki koncerniak tutaj, obok Laszko, taki z kozłem. No to Union jest dosyć popularny, miałem okazję pić go też w tutaj lokalnej restauracji. I to jest Union Premium, czyli taka seria piw. No ona generalnie wygląda tak premiumowo. Mamy tu swetle piwo nefiltrowano, czyli niefiltrowane jasne. Hopi Lager, czyli chmielowy lager. Można powiedzieć pils powinien być i nefiltrowane temno piwo, czyli ciemne niefiltrowane. Alkoholowo hopi, to jest akurat najmocniejsze, ale wydaje mi się, że ono będzie najmniej intensywne, więc od niego zacznę. Tutaj mamy informację, że piwowar Laszko, czyli to jest Union, to jest marka też Laszko, browaru Laszko z Ljubljany. Mamy nawet kod QR, nie wiem, czy on mi tutaj czyta tutaj coś ciekawego, zaraz zobaczymy. No jest coś. Union Experience SI. No nie, to jakieś tam wycieczki. No dobra, nieważne. W każdym razie jest kod QR. No i informują nas tutaj, że pełny skład to woda, jęczmenowy slad, jęczmen, czyli niesłodowany, chmiel, chmielni ekstrakt i piwskie kwasowkę, czyli drożdże. Nie mamy ekstraktu, ale generalnie no, piwo wygląda w miarę ekskluzywnie. Mamy tutaj prawdopodobnie jakąś panoramę Lubliany. No i mamy historię Petera Kozlera, który ustanowiteli, czyli założyciela piwowarnego Union, urodził się 16 februaria, czyli lutego 1824 roku. W 1864 w Lublianie coś tam, Union Experience, czyli można powiedzieć te same czasy, co browar Żywiec, browar Cieszyn, czyli mają tradycję. Dobra, zobaczmy, niefiltrowano swetlo piwo Union Premium. Tak się prezentuje. No rzeczywiście jest niefiltrowane. To można powiedzieć taki Keller Beer. Przyjemny, drożdżowo, biszkoptowo, troszkę kwiatowy. Jest jakaś taka kwiatowa nuta w nim. Bardzo miękkie, takie to kojarzące się z bagietką. Leciutko słodkie, goryczki za bardzo nie ma. Poza tym, że nie ma goryczki, ono troszkę przypomina piwo pszeniczne albo powiedziałbym coś w stylu może piwa. Ono nie ma goździków i bananów. To jest ta różnica, ale tak, jeżeli chodzi o te takie nuty odsłodowe i ten aspekt drożdżowy, to ono przypomina piwo pszeniczne. Można powiedzieć, bo na Kellerbiera to ono jest zbyt łagodne. Kellerbier powinien być taki troszkę surowy, troszkę tam siarkowy, a ono jest bardzo takie mięciutkie, właśnie kojarzy się to z pszenicą. Mimo że słodu pszenicznego tutaj nie ma. Dobra, drugie piwo to jest Hopi Lager. Tu już są pewne oczekiwania. No w zasadzie skład jest identyczny. Woda, słód jęczmienny, jęczmień, chmiel, chmielowy ekstrakt i te piwskie kwasowkę, ale narawne aromy. Aromaty naturalne. No to powiem Wam szczerze, że to już jest troszkę
przypał. No bo pytanie, jakie to są aromaty? Ale żeby do lagera dawać aromaty, to już jest sprawa troszkę śliska. Ono też nie jest filtrowane. Zresztą oni, podobnie jak na niektórych piwach pszenicznych, zalecają, żeby nalać 2/3, następnie zamieszać puszką i dolać końcówkę, tak aby mieć bardziej mętne. Moim zdaniem przy tym poziomie zmętnienia zdecydowanie nie należy niczym mieszać, bo będziecie mieć po prostu błoto, nie ma sensu. No pachnie inaczej. No, jakbym nie zobaczył tych aromatów, powiedział, że chmielowo. No ale powiem wam, no to jest przykra historia. Żeby dawać aromaty do jasnego lagera, chmielowego lagera. Bardziej takie świeże, ale też goryczka bardzo niska, bardzo takie lekkie, łatwe, przyjemne. No dobrze się to pije. Może to są jakieś aromaty chmielowe, no. Aromaty chmielowe to bym jakby zaakceptował. Mam pewne skojarzenia z jakimś takim, no ale nie z hopi lagerem. Prędzej z jakimś takim hazy pale ale'em. Coś takiego. Nie czuć tej lagerowej czystości, nie czuć tego goryczki, nie czuć. Jak na hopi lagera nie czuć goryczki. Ale przyjemne. Myślę, że dużo smaczniejsze niż to podstawowe. No i ostatnie, czyli Nefiltrirano. To jest ciekawe, bo piwo się nazywa Nefiltrirano, a nie Nefiltrivano. Nefiltrirano. Temne piwo. I tutaj nie mamy ekstra tego aromatu. Dobra. Alkohol 4,6. Co ciekawe, nie mamy ekstraktu, ale mamy zawartość kalorii. O, więc to ma 40 kalorii, to ma 38, a to ma 44. Alkoholu mają 4,6 i 4,9, co by oznaczało, że to pewnie będzie jakaś 11, a to powinny być jakieś 12-12,5. A trzeba by to policzyć, ile te 44 kilokalorie, ile to jest, jakiemu ekstraktowi to odpowiada. Dobra, zobaczmy. Ciemne. Bardzo, bardzo obfita, taka kremowa, wręcz prawie jak na stałcie z azotem piana. Zresztą barwa też jest niemalże nieprzejrzysta. Nie jest to jakiś ciemnobrązowy, tylko jest po prostu czarny, nieprzejrzysty. No wygląda jak rasowy stout. Pachnie troszeczkę wiśniowo, czyli wiśnie w czekoladzie. Trochę czekoladowo. Nie jest jakiś bardzo palony, czekoladowy, kawowy. Spróbujmy. Aromat obiecywał dosyć dużo słodyczy, tymczasem ono właśnie nie jest słodkie. Ma taki posmak kawy zbożowej. Właśnie nie kawy takiej czarnej, tylko takiej kawy zbożowej, względnie takiego piwa właśnie ciemnego piwa, nie? Czyli trochę nut karmelowych, trochę nut takich skórki od chleba. I trochę mam wrażenie takiego no właśnie kawy zbożowej albo takiej łuski trochę. No w najgorszym razie bym powiedział, że trochę no może nie, ale taka no inaczej. Nasuwa mi się skojarzenie z taką lekką nutą papierową.
Ale to nie jest mokry karton, ale coś tutaj jest takiego, co psuje to piwo. No chyba jednak najlepszy ten Hopi Lager. Przy czym mam wrażenie, że to może być zasługa tych aromatów. I to trochę jest przykra historia. Piwa do wypicia, chociaż dosyć mało wyraziste. Znaczy, one no, takie pozowały, nie? To nie są jakieś hardkorowe opakowania, które by się kojarzyły z Craftem, z Piwną Rewolucją, nie wiadomo z czym. No, raczej taka trochę nudna, może nie klasyka, ale chcieliśmy zrobić coś nowego, ale tak bezpiecznie. No i tak zrobili. Szału nie ma, ale można wypić. Na pewno jest to ciekawsze niż regularny Union jasny. Powiem szczerze, czy cenowo się opłaca, to nie wiem, bo musiałbym zerknąć na paragon. Jak na piwa z koncernu, można powiedzieć, że do przeżycia. Wasze zdrowie.